znajdziecie w następnej ale degustacji. Tym razem angielski klasyk. Shepherd's Neame Bishop's Finger. 5,4% alkoholu, jest to Kentish Strong Ale. Dosyć długa produkcja od 1958 roku. Dopiero wtedy, w latach 50. Została zniesiona, że tak powiem, reglamentacja jęczmienia. No i można było uważać mocniejsze, bardziej słodowe ale. Bo takie cienkusze do tej pory robiono za sprawą wojny. A później był kryzys. Wielka Brytania była strasznie zadłużona, także nie było na nic pieniędzy. No i ciągle właśnie te jak najlżejsze piwa były produkowane. Jak widzicie, bardzo taka klasyczna, ale zarazem przypisana do Shepherd's Neame butelka, znaczy kształt butelki. Co prawda ona, ta butelka jest przezroczysta, no ale są też i brązowe. Mamy purpurowy, fioletowy kolor biskupi. Skąd się wzięła nazwa? Otóż były takie znaki właśnie z palcem, które kierowały pielgrzymów do grobu Beneta, tak? Thomasa Becketa, przepraszam. W katedrze Canterbury. No i stąd to jest. Dobrze, no, otwórzmy piwo. Bo oni tutaj za dużo nie piszą. Może gdzieś składniki jakieś? No nie bardzo. Dużo nadźgane malutkimi literkami, ale żeby coś tutaj znaleźć. W każdym razie chodzi o to, że użyto chmieli z Kentu. No i oczywiście ich własnej wody i wszystko jest cudowne. Tylko gdzie jest ten skład? Bo nie widzę jakoś. A to powinno być wyeksponowane. Okej, jest, znalazłem. Nawet po polsku składniki. Woda, słód jęczmienny, syrop glukozowy, chmiel. No i tyle. Także po taniości. No ale otwórzmy. Okej. Jak widzicie, bardzo ładna, głęboka, bursztynowa barwa. Niektórzy mówią, że jest to orzechowa barwa. Albo kasztanowa. Dobrze, no. Jak widzicie, klarowne. Fajna piana. Drobno i średnio pęcherzykowa. Leciutko beżowa. Naprawdę leciutko. Dosyć gęsta. Miły aromat. Słodowy. Owocowy. Troszkę suszonych owoców. Ale też i troszkę mokrego kartonu zaleciało. Nie dużo i na krótko, ale... Ale jednak... Ale nie jest tak źle. Naprawdę jest słodowo, owocowo. Właśnie takie suszone owoce. Jagody. Ale w sensie różne jagody. No bardzo przyjemnie jest. No, lekka taka przypalana nutka, lekko karmelowa. No, bardzo typowe angielskie ale. Także spróbujmy. Wasze zdrowie.
przyjemnie. Dosyć palone. Fajna gorzyczka. Taka palona z elementami trawiastymi, ziołowymi. I ona dosyć długa. Takie łodygowe też są elementy. To trzeba przyznać. Ona jest naprawdę wyrazista i dosyć mocna. Jest sporo owocowości. Fajnie pijalne, średnie nasycenie. Naprawdę przyjemne piwo w odbiorze. Oczywiście mamy lekko palony karmel, taką właśnie przypaloną skórkę od chleba. No i dużo owocowości. Fajne. Bardzo typowe angielskie ale. Przyjemne. Może tylko ta goryczka taka troszkę za bardzo łodygowa im wyszła, ale wiecie co, z następnym weekiem łagodnieje. No, podniebienie się przyzwyczaja. No i już wszystko ładniej, bardziej pasuje. Ta goryczka staje się bardziej właśnie taka melanoidyczna, ziołowo-trawiasta. Powiedzmy, no i jest ok. Jest naprawdę fajnie, owocowo, takie suszone owoce, morela jakaś. Naprawdę sporo tu się dzieje, mimo wszystko. Bardzo delikatnie się jej pije, fajnie wchodzi, no ale widzicie 5,4, to już jest takie mocniejsze piwo. Fajne. No i takie klasyczne, naprawdę bardzo klasyczne. No ale klasykę też trzeba znać, prawda? Pana Tadeusza też trzeba przeczytać od czasu do czasu. Nawet w płynie. Także wiecie co? To jest dobre piwo, warto spróbowania. No oczywiście koncernowe, owszem. Ale właśnie takie tradycyjne. Sporo się dzieje, mimo wszystko się sporo dzieje w tym piwie. Takie klasyczne jest. Także jeżeli chcecie poznać, jakie są klasyczne angielskie smaki, brytyjskie, no to trzeba spróbować tego IPA, jakiegoś stouta, portera trzeba spróbować. Porter to jest pierwsze masowo produkowane piwo. No. Także nie lager, właśnie porter. I to wzięło się stąd, z Anglii. Także fajne piwo, warte spróbowania. Nie każdemu będzie odpowiadać ze względu na tą goryczkę. No ale spróbować powinniście. Mam nadzieję, że ta recenzja wam się podobała. Tak jak podoba mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie wam przypominał każdy nowy film na kanale, także będziecie na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Wasze zdrowie. Cheers.